Wyobraź sobie, że wchodzisz do mieszkania i głośno mówisz: zapal światło, po czym pytasz, kto wygrał mecz i rzucasz komendę: jutro organizuję imprezę na 12 osób, więc zamów odpowiednią ilość jedzenia. Oczywiście oczekujesz, że coś w pomieszczeniu ci odpowie. Może to będzie telewizor, może zestaw stereo czy lodówka. Jakiekolwiek będzie to urządzenie, na podstawie wzorca głosu ustali ono, kim jesteś, aby uwierzytelnić twoje dane. Będzie wiedziało o tobie wystarczająco dużo, aby dokładnie ustalić, o jaki wynik meczu ci chodziło i jakie masz preferencje kulinarne odnośnie imprez. Takie rozwiązania być może wydają się daleką wizją przyszłości, jednak już teraz szacuje się, że internet rzeczy, czyli urządzeń, które komunikują się ze sobą w sieci niezależnie od nas, obejmuje ponad 50 miliardów sztuk. Czyli na każdego mieszkańca Ziemi statystycznie przypada ich ponad 7, a będzie jeszcze więcej. Zapraszam na ostatni odcinek miniserii powstającej wspólnie z portalem www.sztucznainteligencja.org.pl. Oczywiście zachęcam do wchodzenia na stronę, codziennie pojawiają się tam nowe artykuły na temat cyfrowych technologii. Dziś powiem słów kilka o marzeniu wielu ludzi, czyli inteligentnych mieszkaniach oraz internecie rzeczy. Zapraszam. Idea internetu rzeczy polega na tym, że różne urządzenia gromadzą, przetwarzają lub wymieniają między sobą dane za pomocą internetu. Sieć internetowa przestaje łączyć tylko urządzenia telekomunikacyjne, jak telefon czy komputer. Współpracują z nią także takie urządzenia, które do tej pory nie kojarzyły się z internetem. Termin internet rzeczy został użyty po raz pierwszy w 1999 roku, jednak koncepcja takiego systemu jest o wiele starsza. Pojawiła się już w XIX wieku w opowiadaniach science fiction. Przez dziesięciolecia była tylko w sferze marzeń. Obecnie powoli zaczyna się materializować. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych już 25% domów posiada podłączone do sieci inteligentne urządzenia, za pomocą których można sprawdzić pogodę, wybrać muzykę czy zrobić proste zakupy. Polska potrzebuje kilku lat, by takie rozwiązania stały się powszechne. Jednak działanie internetu rzeczy nie ograniczy się do wydawania przez nas urządzeniom komend głosowych i powodowania przez nas w ten sposób oczekiwanych działań maszyn. Możliwości wykorzystania internetu rzeczy w naszym codziennym życiu będą w praktyce nieograniczone. Dzięki połączeniu do internetu całego sprzętu otaczającego człowieka, urządzenia same będą się między sobą komunikować. Samochód wyśle na przykład do domu informację, że wracamy z pracy, a dom zacznie przygotowywać się na nasz przyjazd. System ogrzewania podkręci temperaturę o 2 stopnie, piekarnik podgrzeje jedzenie, czajnik zagotuje wodę na herbatę, a brama garażowa na podstawie wskazań GPS-u otworzy się chwilę przed naszym przyjazdem. Oczywiście zaraz po wejściu zostanie włączona nasza ulubiona muzyka. Już dziś wiele urządzeń jest wyposażonych w różnego rodzaju czujniki czy chipy do gromadzenia i przesyłania danych za pośrednictwem internetu. Przyszłość przyniesie ze sobą standaryzację. Nie będziesz potrzebował 20 różnych aplikacji, żeby sterować 20 urządzeniami. Wystarczy jedna do obsługi wszystkich. Jeszcze ciekawszą wizją, chociaż być może w realizacji bardziej odległą w czasie, jest sterowanie głosowe. Wystarczy, że wydasz jednemu urządzeniu polecenia, a inne je wykona. Urządzenia oczywiście nie będą posiadały ekranów dotykowych czy przycisków, bo te nie będą do niczego potrzebne. Internet rzeczy ma wiele zalet, poczynając oczywiście od naszej wygody i oszczędzania czasu. Żyjemy w tak szybko rozwijającym się świecie, że w zasadzie każdy narzeka na jego brak. Ale internet rzeczy pozwoli także oszczędzać energię. Ogrzewanie czy oświetlenie dostosowywane automatycznie korzystnie wpływałoby nie tylko na stan naszego portfela, ale także na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. A przecież internet rzeczy nie będzie działał tylko w skali pojedynczych urządzeń. Ten system obejmie też inteligentne osiedla, miasta, przedsiębiorstwa, sieci energetyczne czy pomiarowe. Coraz częściej spotykamy się z ideą tzw. smart city, inteligentnego miasta, które dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych zwiększy interaktywność swoich systemów i wydajność infrastruktury. Z pewnością to jest przyszłość i każdy z nas doświadczy działania internetu rzeczy w większości aspektów swojego życia. Czy internet rzeczy ma jakieś wady?
Oczywiście, jak każde rewolucyjne rozwiązanie. Przykładem mogą być chociażby inteligentne zabawki, które będą uczestniczyć w wychowywaniu naszych dzieci. Pewnie znajdzie się wielu ludzi, którzy się temu sprzeciwią. Co więcej, każde inteligentne urządzenie z naszego otoczenia będzie nieustannie zbierało dane na nasz temat. Te dane będą zaś mogły zostać wykorzystane przez osoby niepowołane, chcące wiedzieć o nas wszystko. Gdzie pracujemy, kiedy wyjeżdżamy z domu, jak spędzamy czas wolny, jakie mamy preferencje żywieniowe, jakie filmy oglądamy i tym podobne. Jak się od tego odciąć? Nie korzystać z nowoczesnych technologii. Okej, ale czy to w ogóle możliwe? Wydaje mi się, że nie. Ciekaw jestem waszego zdania na ten temat. Chciałbym serdecznie podziękować portalowi www.sztucznaintelligencja.org.pl, patronowi merytorycznemu całej miniserii na temat SI. Mam nadzieję, że nasze rozważania przypadły Wam do gustu. Zachęcam do zgłębiania wiedzy na temat sztucznej inteligencji, bo przyszłość każdego z nas upłynie pośród myślących maszyn. Dzięki i do zobaczenia.